ustaliśmy sobie. I chciałbym dzisiaj coś porajdować, moi kochani. Tylko nie mam kompletnie paliwa, żeby sobie zrobić nawet strzykawki. Tak więc pójdziemy na górę, upoluję jakiegoś niedźwiadka. I jeszcze jedną rzecz zrobimy. Weźmiemy takie dwie beczki. O, właśnie. I włożę je do tej koparki, to nam wykopie trochę paliwa. Zbierzemy sobie misia też na paliwo i zrobimy strzykawki. I spróbuję coś porajdować, bo mamy tutaj dosyć sporo saczeli. Chciałbym jeszcze trochę siary znaleźć, ale nie mam nawet ich jak przepalić, tej siary. Trochę jej tu jest, no ale nie mam niestety prądu, więc... Paliwo do generatora, paliwo na strzykawy. Chciałem zrajdować tego sąsiada jaskiniowego, ale niestety chyba to się nie uda. Bo nie mam pomysłu na to, jak schodzić z tymi ładunkami tam na dół. Musiałbym liczyć na szczęście i za każdym razem skakać i wstawać tam. No ale myślę, że nie ma co tak ryzykować utratę tylu saczeli i też nie wiem, ile tam jest jeszcze wybudowanych drzwi za tymi jednymi, więc myślę, że to mija się z celem. Znajdę jakąś bazę po prostu na zewnątrz i spróbujemy ją zrejdować. O, moi drodzy, jego baza się rozpada. Zobaczcie. 472 na 500, czyli myślę, że dzisiaj może się rozpaść. Tak więc dobrze, że nie pomyślałem, żeby go rajdować. Jest szansa, że od niego z bazy przyciągniemy prąd. Bo ona jest bliżej górnej strony, a tam chyba było płasko. No, zobaczymy. Nie dajcie się zmylić, jak słyszycie takie tuptanie czasami nad wami. Bo tam nikogo nie ma. Nie wiem, czy to dodali specjalnie, żeby się w jaskini bać, że ktoś nad wami chodzi. Ale nikogo tam nie ma, bo grałem na swoim serwerze, na którym... Lokalnie, na swoim serwerze, na którym robię miniaturki do filmów. I nikogo nie mogło tam być, a słyszałem to tupanie, więc... Może jakieś duchy? Ach, świeże powietrze. Jak mi tego brakowało. Cała noc w jaskini. A jak moja koniowa baza, którą stworzyłem tutaj, aby po pierwsze schować konia, po drugie, żeby żona mogła, nie musiała wchodzić do jaskini. O, konia nie ma oczywiście. A po trzecie chciałem podziałać tutaj z bateriami, co mi Solosz dał taki pomysł. Widzę, że się rozpada, tak więc czegoś tu brakuje. To wezmę ze sobą. Czego tu brakuje? Kamienia. Dobra, to kamień też zbiorę. Kuszę się trochę na tą bazę. Myślę, że... Może tam być trochę sprzętu. Tu jest też taka fajna baska przy skale. No, ale tam musiałbym sufitem wchodzić albo ścianą, bo są garażówki. O, jest niedźwiadek. Trzeba go dorwać. Jogi, chodź tu! Paliwko do środka. Uruchom silnik. A my bijemy Jogiego. Stój, Jogi! Jogi padł. Gdzieś się turlasz, Jogi? Nie wziąłem tłumika, więc teraz wszyscy z okolicy mogli mnie usłyszeć. A może nie. Może nikogo tutaj nie ma. Kamienie, kamienie, kamienie już nie potrzebuję. Wystarczą mnie te 3000, włożę do tej szafy na dole. Szukam siarki. Gdzie jest siarka? Nie jestem pewien, czy jak zbieram tym młotem pneumatycznym, to czy zbieram się cały tłuszcz. Kogoś tu słyszałem. Wydaje mi się, że to był wilk, ale nie mam pewności. Tak, wilk. Wracając, nie wiem, czy zbieram cały tłuszcz, bo tutaj jest napisane na młocie, że mięso mniej niż 5. O, prędkość uzyskiwania materiałów z ciał czerwony oznacza, ile materiałów zostanie zniszczone. Materiałów z ciał. Rudy, zasięg. O, to chyba... Chyba tego tłuszczu też trochę mniej zbieramy, niż nożem na przykład. Tutaj się już skończyło, zobaczmy ile. Powinno być około 300 coś. 340 idealnie. No, siarki tym razem nie udało się za dużo znaleźć, ale wrócimy z paliwem przynajmniej. Na tym mi teraz nie bardziej zależy. To można mu w sumie przypalić. Jak będziemy rajdować, to wtedy idealnie. To ktoś to chyba rajdował, powiem wam, bo takie coś stawia się z działkiem, żeby wam nikt nie podchodził. Tu jest generator. Dwa śpiwory tylko. Tu ktoś próbował generator odpalić. Czy coś z tym zrobić?
Ale jeżeli to było rajdowane, to dlaczego tu są wszystkie ściany? Dziwna sprawa. Jest szansa, że wchodzili od góry. Ciekawe. Tutaj mają farmę jakąś. Albo w tym miejscu. Słychać coś, jakiś prąd. Albo w tym miejscu mają szafę i inne takie rzeczy. Albo gdzieś tutaj. Tu jest kamienne, więc na pewno nie. Albo gdzieś tutaj, bo tu też jest metal. Dziwna baza. Ja jestem naprawdę ostatnią osobą, która umie rajdować, więc powinienem zacząć od takich baz. Ale jak patrzę na taką bazę, to wydaje mi się, że tutaj nic nie ma w środku. Czyli odkładam tu do szafy kamień i schodzę na dół, żeby odpalić generatory z tego paliwa i zrobić sobie strzykawki. Wstałem, jak miło. O, słyszeliście teraz? Było jakby ktoś skakał tak na górze, coś takiego robił. To jest złudzenie. To się dzieje tylko w waszych głowach. Dobra, wkładam tu 300 paliwa, ale coś dziwnego jest, jeżeli ogarniacie to, to możecie mi powiedzieć, bo wkładam do generatora paliwo, odpalam go, prąd płynie, tworzy się tutaj w baterii, ładuje się normalnie bateria, światła i piece są wyłączone i jak skończy się tutaj paliwo w generatorze, to bateria zaczyna tracić swój prąd. Traci i nagle ma zero. I wczoraj włożyłem tutaj ponad 100 paliwa, wróciłem się, wszystko było wyłączone, a paliwo, znaczy prąd zniknął z baterii, więc nie rozumiem tego do końca. To mi się jeszcze zrobiło paliwa troszkę z tego tłuszczu, co mieliśmy, więc mamy łącznie około 500, nawet ponad. Dobra, zabrałem trochę paliwa z, siarki z pieców elektrycznych i wkładam do zwykłych, żeby się węgiel też tworzył, bo zostało tylko tyle. Bo to może być problem z robieniem prochu strzelniczego. O, nie mogłem położyć miśka nigdzie tutaj na górze. Jakby ściany jaskini blokowały. Nie wiem, coś tu jest popsute. Już kilka rzeczy miałem taki problem, żeby położyć. Na przykład nie da się też postawić takiego pieca nigdzie. Nawet na środku kompletnie nic. A normalnie w bazie 1 na 1 da się postawić. To łóżko zabierałem, próbowałem stawiać. Nigdzie kompletnie się pieca takiego nie da postawić. Nie, może jest tak realistyczna ta gra, że odpływ powietrza musi być do góry. Nie wiem. A wiecie co? Spróbujemy. Co mi szkodzi? Wziąłem teraz 4 saczele. Idę zrajdować tą małą bazę. Nauczymy się przynajmniej na niej. A potem będziemy rajdować coś większego. Chociaż mogłem te saczele wszystkie już wnieść na górę. Włożyć do tej mojej bazy takiej awaryjnej. I byśmy nie musieli na dół schodzić. Ale i tak muszę wrócić po siarkę, żeby porobić więcej saczeli. Tak więc, bez różnicy. Wolałbym oczywiście rajdować amunicją wybuchową, bo to kiedyś robiłem i mi się podobało bardziej. Tylko jest problem taki, że nie mam stołu trzeciego poziomu. Tak więc może gdzieś znajdę stół trzeciego poziomu. I to by ułatwiło dużo. No, oczyszczalni znowu jest skrzynka. Ale szczerze mówiąc, teraz troszkę mnie po drodze tam. Tylko problem jest taki, że stąd mogą biec ludzie teraz do tej skrzynki i będą widzieć, jak ja rajduję, no ale może zdążę to ogarnąć. Dobra, żebym tu nic nie pojebał. Jest baza 2 na 1, prawda? Nie ma tu żadnej dziury, żadnego sufitu. Wszystko wygląda dobrze. Wejdę jeszcze na górę, żeby mieć pewność. Wszędzie jest kamień. Okej, można wchodzić. Pewnie tam będą jeszcze jedne drzwi albo garażówki w ogóle, ale miejmy nadzieję, że nie. Poszły 4 bomby. Jedna nie wypaliła. Opa. No co jest z tobą? Dawaj, maleńka, dawaj, nie stresuj się. To twój dzień. Dobrze. Mentos. Są jeszcze jedne drzwi, obawiam się, że tam nic nie będzie, ale... No co zrobić, idziemy po 4 saczele.
No bo zanim tam zejdę, zerknę sobie jeszcze tutaj na jedną bazę. Bo z daleka widziałem, że się rozpada. A była dosyć spora. Żółty przełącznik? Do czego to jest? Tu już pusto, czyli ktoś tu zdążył to zrabować. Ale to się jeszcze nie rozpadło, moi drodzy. Ciekawe. Fundament się rozpada, patrzcie. 363, czyli tędy będzie można wejść. Okej, to trzeba chwilę zaczekać i się rozpadnie. Kolejną bazę mamy tutaj do zrealizowania, tylko ja nie mam mołotowów, tak to bym to spalił. Z sufitem też nie będę wchodził, bo to 10 saczeli chyba potrzeba. Tak samo jak na ścianę. A jakbyśmy to spalili, to zostałyby tylko raz, dwie, może parę drzwi. Chyba, że zebrać 10 saczeli i wbić się tutaj, bo tu jest nas na 90% szafa. Cholera, jakbym grał z kimś, to byłoby łatwiej w takiej jaskini, bo mógłbym teraz, wracając do bazy, poprosić go, on by siedział w bazie, poprosić, żeby po prostu puścił wiaderko do góry, ja bym sobie wsiadł i zjechał. A tak muszę się za każdym razem zabijać, od nowa leczyć, zjadać jedzonko i piciu. Słabe to troszkę. Nie wiem, czy na następny raz, jak w jaskini byśmy nie mieszkali, to zostawiłbym sobie chyba tamto zejście na dół również. Po prostu lepiej go strzegł. No i dobra, siarę z piecyków mamy, niech się to dopali jeszcze. Teraz wyjmuję z elektrycznych, ale wydaje mi się, że w elektrycznych jakoś się wolniej to przepala. No i tak jak myślałem, nie starczyło mi węgla na wszystko. Ty chory pojebie. Dobra, zrobiłem więcej zaczęli. Dołączył do mnie Solosz. Pojawił się w mojej bazie i zmienił mi trochę wystrój. Zaraz wam pokażę. Typo to sprayem. I chciał popatrzeć, jak rajduje, więc nie będę mu przecież zabraniał. Ja zaczynam od takich malutkich. No, uwaga, uwaga, uwaga. Wchodzimy. Kurwa, powiem ci, że warto było. Słuchaj, Kasiu, jak na ciebie, to i tak nie idę. Dzięki. Rajdujący takie bazy do rajdowania. No cóż, tu nie wyszło, ale mamy jeszcze trochę saczeli, więc chciałbym wejść do jakiejś bazy w końcu. Tylko zastanawiam się, do której. Bo tam czekam, aż się rozwali fundament. W jaskini to samo. Kusi mnie ta baza, ale nie wiem, czy mi starczy na nią saczeli i czy nie była rajdowana tutaj, bo jak widzicie, jest baza do rajdu jakby. Dobra, spróbujmy tą bazę zrajdować. Widzę, że tutaj mają farmę za tymi drzwiami. Tutaj jest tunel jakby do wejścia do tej farmy, w sensie klatka schodowa powiedzmy, więc nawet nie ma co rajdować tutaj na eko. Więc bazę mają bardziej albo prosto, albo w lewo. Można by zaryzykować i wejść po prostu drzwiami. Tutaj mamy 4 saczele, kolejne 4 to już jest 8, 12 jest w tych drzwiach, no i potem jeszcze kilka trzeba by dorobić. Albo wbić się tą stroną po prostu tutaj, ale wtedy jest ryzyko, że tu nic nie ma. Ewentualnie tą kamienną ścianę rozwalić i potem jedne drzwi nam zostaną do wejścia do końca. Strasznie duża baza, nie wiem czy podołamy. Zastanawiam się tylko, czy po fundamencie polecieć, czy po ścianie, bo to jest 10 saczeli tutaj i 10 tutaj, więc bez różnicy. Dobra, lecę po ścianie, zobaczymy co z tego będzie.
Saczelu, zdecyduj się w końcu, czy wybuchasz, czy nie. I tylko jeden nie wypał. Uwaga, co my tu mamy? Shotgun trap. Uuu, ściana z haku, o cholera. Dużo kamienia, wiertara, fajnie. Panele, strzykawy, amunicja. Okej. Dobra, spróbujemy jeszcze wejść w takim razie tymi drzwiami. Potem jakoś tam, może tędy, może nie będą mieli tych drzwi mocnych, tylko zwykłe sheet metalowe. Mam taką nadzieję przynajmniej. Teraz pomyślałem, że mogliśmy wejść od góry, bo od góry by były jedne drzwi, potem sufit i tyle. Postawiłem sobie tutaj dwa panele, żeby mi się już ładowała ta bateria, ale niestety nie mam kabla, żeby to wszystko połączyć, to jest mój problem. Tak więc zrobię to dopiero później. Dobra, weźmy już 9 tych saczeli i zobaczymy, co tam napotkamy. Cholipka, nie ma tu drzwi w ogóle, patrzcie. Czyli wystarczy jeszcze 4 saczele i będzie wszystko. Patrzcie, jaki trafiony. Jeden strzał. No dobra, mamy sporo kamienia, z którym nie bardzo mam co zrobić. Biorę teraz węgiel i drewno na dół, bo brakowało mi węgla właśnie, żeby zrobić więcej saczeli. No i będziemy mogli dorobić te 3 sztuki pewnie i zrejdować to do końca. No, tak teraz wygląda nasza baza, jak działają światła. I mamy takie fajne garażówki, które nam ogarną Solosz. Pasują bardzo do tego bunkra. Okej, mamy 4 saczele. Idziemy. O, zrzucik tam leci, cholera, ja akurat jestem podczas rajda, no. Dobra, czy to jest na pewno już to pomieszczenie? No tak, to jest to. Rzucamy 4. O cholera, żeby nie wybuchło, jak tu stoję. Dobra, ucieczka. Fuck. Trzy wybuchły, jednego trzeba. Piece się rozpadły. Jednego trzeba poprawić. Cholera. O, uwaga. Fuck. Tu nic nie ma. Ja to mam pecha do tych baz. Dobra, muszę wrócić po coś podpalającego. Chociaż to była skrzynka, czekajcie. Tu jest amunicja podpalająca. Mam nadzieję, że wystarczy. Oj, nie wystarczy. Okej, mam shotguna z podpalającą amunicją. Mam nadzieję, że to wystarczy. Mam 7 pocisków. Ale i tak mnie martwi, że tam żadnych skrzynek nie było. Trochę wygląda, jakby ta baza była zrajdowana i tylko ktoś wstawił wszędzie metalowe drzwi. I tak mogło być, szczerze mówiąc, no ale... Cóż, 2 pierwsze rajdy? Może do 3 razy sztuka, co? Albo skrzynki są po prostu na wyższym piętrze.
No, uwaga. Zobaczmy. Ja pierdziel. Ale profit. Czas robimy sobie tak. To do kamienia. Tu metalowe drzwiczki. I do tego loka. Przyjdę tu jeszcze raz, postawię szafę. I wydaje mi się, że spróbuję jeszcze wbić się na górę, bo tam coś może być. Chociaż nie, na górę jak wbiję, to są te drzwi, tak? Czyli tu są kolejne. I tu nie wiemy, co jest chyba. Ale jak wejdę tutaj, to już tą ścianę można soft-slide'ować tym wiertłem. Dobra, jestem na górze, zobaczmy, jak to wygląda. Bardzo dużo tutaj jest zbiorników na wodę, paneli słonecznych. Więc chyba ogarniali farmę ładnie. Czyli farma jest tutaj pod spodem. No, skrzynki w takim razie gdzie? Nie wiem, czy próbować dalej, bo szczerze mówiąc to jest... Na 90% teraz stwierdzam, że to jest zrajdowana baza już wcześniej. I ktoś po prostu wszedł, postawił szafy, zostawił za sobą drzwiczki i tyle. Dobra, pozbieram jeszcze trochę siarki i się zastanowię, czy wchodzić tutaj tymi cztery saczele na te jedne drzwi zużywać, potem kilofem rozwalić ścianę, zobaczyć, czy przy tych farmach przypadkiem skrzynek nie trzymali. Czy już to odpuścić i uznać to za zrajdowane. No i niestety nie mamy żadnego profitu. Tak jak i tu. Moi kochani, to jest moja ostatnia szansa zniszczyć ten fundament. 2 godziny temu tutaj byłem i było 360 coś, więc nie ma co czekać na to. Zdobędę po prostu kilka saczeli. Na całą ścianę jest 10. 250 to była połowa, czyli 5 saczeli. No to tutaj jest 6-7 saczeli, myślę, że potrzeba na ten fundament. I wejdziemy do środka. Tak sobie mniej więcej obliczyłem, że jeden satchel to jest jedna skałka siarki. Bo ze skałki siarki dostajemy 300 siary. A na zrobienie 4 satcheli potrzeba 1200 mniej więcej. Nie, przepraszam, 4 satchele to jest 2000 siarki. Czyli jeden satchel to 500 siarki. Czyli taka skałka... No, dwie skałki powiedzmy, to jeden satchel. Dobra, teraz obliczyłem poprawnie. Na jeden satchel potrzeba 500 siarki, czyli na 10 satcheli potrzebujemy 5000 siarki. 5000 siareczki trzeba zebrać i możemy łupać każdą ścianę. Mam już dwie bazy też na oku do zrajdowania, kolejne. Tak więc zajmiemy się tą, a potem kolejną. Mamy bazę zrajdowaną, a raczej rozpadniętą. I trochę fajnych przedmiotów. Kałaszek, ja pierdzielę. 885 skrapa, ja pierdzielę. Dobra, to jest profit z naszej wyprawy. Tutaj nie rajdowałem, a zdobyłem więcej niż podczas ostatnich dwóch rajdów, no ale nieistotne. Mamy 3, 4, 5, 6, 7 tysięcy siarki prawie, więc tego będzie dużo saczeli. 14? Mniej więcej. No muszę coś przetestować. Mówiliście, że jak strzykawki użyję przed skokiem, to ona bardzo często jest szansa, że mnie podniesie, więc spróbujemy. Użyję wcześniej. I teraz skoczę dopiero. No i... Wstaliśmy faktycznie. Trzeba to przetestować większą ilość razy, bo teraz miałem... Byłem pełen najedzony, pełen picia miałem i tak dalej, więc nie wiem, czy to nie było przez tą szansę 30 parę procent. Właśnie się rozpadła baza sąsiada. Idziemy sprawdzić. Okej, przepala nam się tutaj 6000 siarki. Na razie wystarczy. Resztę włożyłem do pieców, tylko nie mam drewna, więc ogarniemy to później. No i uwaga, zobaczmy, co tu się stało. Nic się jeszcze nie stało. O, tu zaczęło się rozpadać, okej. Jak to wygląda? Dziwnie to wygląda. Ale coś tam zaczyna się dziać, powiem wam, że... Chyba tutaj drabiną byśmy weszli, tylko nie wziąłem drabiny oczywiście. Dobra, spróbuję się tu dostać. Jest tutaj dużo skałek siarki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ale niestety nie da się ich zebrać, bo są tak blisko bandit campa. Dałoby się kamieniem, ale kamieniem to wiecie, jakby to wyglądało. Ktoś tu przed chwilą świecił latarką, a teraz siedzi w środku. O kurwa. Czy
ten gość wszedł do bazy, znaczy do gry, fundament jeszcze jest nienaruszony, znaczy nie naprawiony, więc jestem bardzo ciekaw. Czekam tu już z 10 minut, moi drodzy, ale wciąż słychać ognisko. Komfort mi rośnie, czyli gość jest w środku. No i nie wiem, co robić, czy dalej czekać, czy sobie odpuścić. Jeżeli otworzyłby nam te drzwi, to by nam to troszkę zaczęli uratowało. Nie musiałbym tutaj 7 zużywać na fundament. A i tak nie wiem, czy jak pójdę teraz po satchele, to on nie zdąży tego w tym czasie naprawić. Więc to jest ostatnia szansa na raid tej bazy. Albo mi się wydaje, albo te dwa fundamenty są kamienne, a ten jest metalowy, a były wszystkie kamienne. Więc on chyba czeka, aż mu się metal przepali, żeby to wszystko w metal ulepszyć. Ja cię kręcę. No uwaga, pójdzie czy nie pójdzie? Nie. Niestety. Ty, tu nie ma szafy, właśnie się rozpadła. Jakim cudem? To można by w takim razie spróbować od drugiej strony wejść teraz, bo może ten metal się cały rozpadł. Ale najpierw musimy się zająć tamtym gościem. Okej, sprawdzimy teraz jeszcze raz. Uwaga. Nie, nie wstaliśmy, czyli to nie ma nic wspólnego z tym. No powiem wam, że ten generator to tak średnio bym powiedział. Włożyłem tu ponad 300 paliwa. Tu jest 1600 pojemności teraz napełnionego. No i piece działają, no ale to załóżmy, że 3000 nam dało. Mało. 1143 skrapa. Czy na stół potrzeba na pewno 1250? Czy coś powaliłem? 1250, niestety. No i pięknie. Mamy 13 saczeli. Moi drodzy, mam nadzieję, że gościu jeszcze nie zdążył tego ulepszyć. I że tam coś będzie, bo aż strach pomyśleć, że trzecia baza by była zrejdowana, a tam pusto. No i tak, bierzemy 7 sztuk i ruszamy. Tylko, żeby tego nie ulepszył do metalu. Dobra, nie ulepszył, a czy nie naprawił? Też nie naprawił. Dobra. Ognisko się dalej pali, więc czekałbym tu kolejne 1000 lat. Czekajcie, jest 50? Nie ma go teraz. Komfort 50, a miałem 75. Czyli gdzieś sobie poszedł. Robimy to. Let's go. No i uwaga, nie! Stół trójka się rozpadł. O matko. Stół trójeczka. Jaka szkoda. Nie wierzę. A tu gościu leży, patrzcie. O, cyka. No, gdybym nie zniszczył tego stołu trójki, to by było wiele lepiej, ale już trudno, muszę się do tej szafy jakoś dostać. Dobra, jest miotacz ognia, tak więc spróbujemy sobie to spalić. No, w szafie jest skrapik, dobrze, o to chodziło. Idzie ktoś, patrzcie. Dzień dobry. Kurwa, jeszcze jeden jest. O cholera!